Ale to Putin nam marchewka, cebulka. Cebulka, ale inne ingrediencje. Putin nam dostarczył jakiś gaz złej jakości. Widzisz, cały garnek jest osmalony. A tutaj będziemy, tutaj jest ten karpik, którym będziemy zalewać tym wywarem, ale wywar, no niestety, nie jest jeszcze gotowy. Taka jest charakterystyka audycji na żywo. Ale ty sobie tutaj gotujesz i umilasz lekturą dzisiejszych gazet. Nie tylko umilam, bo to jest też prośba do ciebie, ponieważ dwie panie sąsiadki zaczepiły mnie. Serdecznie pozdrawiamy nasze panie z ulicy, a właściwie Alei Niepodległości. Pozdrawiamy. Gociek ma się podpisać pod naszej wspólnej książce. I te książki znajdą się pod choinką wieczorem. Wyobraź sobie, ja się już podpisałem. Czuję się podpiszesz, ale robimy sobie w tej chwili kuchnię polityczną, bo czasami też tak moja audycja bywa nazywana i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na materiał dotyczący sondażu. To chyba było, maleje zaufanie, taka mała notatka w Rzeczpospolitej, maleje zaufanie do Andrzeja Dudy, maleje. 52% ludzi nadal ufa polskiemu prezydentowi. Wczoraj się ukazały, proszę Państwa, bardzo ciekawe sondaże opowiadające o tym, jak wygląda poparcie dla poszczególnych partii politycznych, a mianowicie Dziennik Bałtycki, którego tutaj niestety nie mamy, nie prenumerujemy, okazało się, że wygląda zupełnie inaczej niż podają inne sondażownie. I co z tak powiedz? Otóż wyobraź sobie pisma 38, ale najciekawszy jest wynik niejakiej Nowoczesnej Ryszarda Petru. Który wynosi? Który wynosi raptem 6%, czyli różni się o ponad 10 punktów procentowych od pozostałych sondaży. Jeden z socjologów, wiesz, jaką sformułował tezę? No, słucham cię. Obrazoburczą. Otóż stwierdził, że najprawdopodobniej te sondaże są zamawiane, czy też opłacane przez Ryszarda Petru i że można ustawić tak pytania w sondażu, żeby ludzie chętniej odpowiadali, że zagłosowaliby na Ryszarda Petru i sformułował taką obrazoburczą tezę. A co było między Petru a PiS-em? No bo na pewno jakieś inne ugrupowania jeszcze tam się znajdowały. Tak, tylko na drugim miejscu, proszę Państwa, jest Kukiz. To była ciekawa niespodzianka. Który ma 16%, na trzecim miejscu jest dopiero Platforma Obywatelska i dopiero na czwartym jest Ryszard, zwany Banksterem. Bardzo ciekawą rzecz a propos rywalizacji między Platformą Obywatelską a Nowoczesną można było wyczytać wczoraj czy przedwczoraj w jednej z gazet. Tam była wypowiedź jednego z polityków Platformy Obywatelskiej wspierających frakcję Grzegorza Schetyny. Grzegorza Schetyny jako przyszłego szefa Platformy. Otóż mówił on, że plan Grzegorza jest taki, żeby jak już zostanie tym szefem Platformy, bardzo szybko zabrać się za bezpardonową walkę z Nowoczesną, po to, żeby uniknąć tego efektu kuli śniegowej, który mógłby za chwilę zacząć, bo już pierwsze transfery były, żeby nie tracili ducha ci działacze Platformy, którzy są gdzieś tam na niższym szczeblu, nie zaczynali przechodzić do Nowoczesnej. W związku z tym głównym wrogiem w tej chwili Platformy jest kto? Ugrupowanie Ryszarda Petru. No i ciężko się temu dziwić, tylko pytanie, czy Grzegorz Schetyna, proszę Państwa, zostanie szefem Platformy, dlatego że też wczoraj się pojawiły informacje o tym, że był wewnętrzny sondaż w strukturach Platformy i ten sondaż podobno wygrał jednak nie Grzegorz Schetyna, tylko Siemoniak. Ale pamiętajmy o tym, że Grzesiu o pseudonimie Zniszczę Cię, to jest człowiek, który ma duży power, że się tak wyrażę, i jest w stanie nawiązać moim zdaniem równorzędną walkę z Tomaszem Siemoniakiem, zwłaszcza, że chyba lepiej się dogaduje z tak zwanymi dołami partyjnymi, bo Tomasz Siemoniak, powiedzmy sobie szczerze, nie jest Trybunem Ludowym. Czy podzielasz moje zdanie? Tomasz Siemoniak nie jest Trybunem Ludowym, jest natomiast ewidentnie człowiekiem dawnego układu w Platformie, bo to jest człowiek, którego gwiazda przy Ewie Kopacz, wcześniej przy Donaldzie Tusku, pomału zaczynała rozbłyskiwać. I ci, którzy komentują to, co dzieje się wewnątrz Platformy, mówią, że to nie jest wybór między Siemoniakiem a Schetyną, między dwoma koncepcjami zmian, tylko to jest wybór między tym, co było, a zmianą. I kandydatem zmiany jest Grzegorz Schetyna dla nich. No, Grzegorz Schetyna, który ma liczne powody, żeby dokonać krwawej wendety. Mhm. Pamiętasz to słynne spotkanie Platformy, wybory na strukturach dolnośląskich w Karpaczu, kiedy był dojeżdżany Grzegorz Schetyna do tego stopnia, że ja pierwszy raz widziałem, że mu się ręce trzęsły, bo zawsze uchodził za twardego zawodnika. I ludzie Jacka Protasiewicza triumfowali. Ale jeszcze wracając do sondaży, to też wczoraj nawiązałem dialog na Twitterze z kilkoma socjologami, którzy też zwrócili mi uwagę, kiedy się Nowoczesna zaczęła przebijać do świadomości publicznej, a mianowicie jest taka sondażownia, proszę Państwa, Idris się nazywa, to jest chyba dawniejsze Homo Homini.
Bohomini prowadzone przez pana Dumę, który był z kolei działaczem młodzieżówki SLD. Nie wiem, czy wiesz o tym. Działaczem młodzieżówki SLD i nie czujemy dumy z tych wyników, dlatego że Ibris było najczęściej chyba mylącą się pracownią badania opinii publicznej i zwrócono uwagę, że gdyby nie pierwszy sondaż Ibrisu, w którym nagle Petru wyskoczył, chyba wówczas miał na 6%, czyli przekraczał ten próg wyborczy, to najprawdopodobniej do dzisiaj byśmy o Ryszardzie Petru pompowanym nie wiedzieli, bo pompowany był też przez media reżimowe, minionego na szczęście już reżimu i całkiem udatnie im się to udało, a w tej chwili też przyglądają się strukturą KOD-u i wydaje się, że to są prawie że tożsame organizacje, niby ze sobą współpracujące, chociaż pojawiły się też doniesienia, że KOD zamierza się przekształcić w partię polityczną i z tego powodu, a o tym dzisiaj pisze z kolei dzisiaj chyba Super Express kontynuuje wątek Mateusza Kijowskiego. Odkrył, że pana, który 80 tysięcy alimentów zaległych ma do zapłacenia, a stwierdzi, że nie może płacić, bo jest na utrzymaniu żony i nie ma dochodów. Tymczasem Super Express dzisiaj ujawnia, że pan Kijowski do jesieni pracował na całkiem przyzwoitym stanowisku w PZPN jako informatyk, zarabiał 7 tysięcy złotych miesięcznie. Tak, i obliczono, że przy tej sumie stać byłoby go na 2 tysiące alimentów na swoją trójkę dzieci z poprzedniego związku. Natomiast ciekawe, jak długo nie płacił, skoro ta suma uległa tak wielkiemu wzrostowi do 83 tysięcy. Ładnie się naskładało. Natomiast a propos krwawej wendety, chciałem zwrócić twoją uwagę na krwawą wendetę Najwyższej Izby Kontroli, która przyjrzała się takiemu dokumentowi Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Jak to pisze dzisiaj Gazeta Polska codziennie, NIK masakruje były rząd PO-PSL. Wedle ekspertów NIK-u ten dokument mógł być nieaktualny już w momencie jego przyjmowania w roku 2009. To są piękne osiągnięcia, za które brało się pieniądze. Najwyższa Izba Kontroli wydaje się, że usiłuje się uwiarygodnić, dlatego że sytuacja Krzysztofa Kwiatkowskiego jako prezesa tej Izby jest w tej chwili bardzo, bardzo ciężka, dlatego że lada chwila wpłynie pewnie wniosek o uchylenie mu immunitetu. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie tym razem na pomysł, żeby stawiać go przed Trybunałem Stanu. I tak samo jak nasz przyjaciel serdeczny, w cudzysłowie, to oczywiście mówię Janek Bury, będzie miał zarzuty prokuratorskie. Ale rzeczywiście NIK ostatnimi czasy wypuszcza bardzo krytyczne wobec poprzedniego gabinetu raporty, między innymi był słynny raport dotyczący prywatyzacji, w tym prywatyzacji zbycia przez państwa udziału w spółce Ciech S.A. Janowi Kulczykowi, no i tam to już pachnie kryminałem. Co prawda nie był ten raport przygotowywany pod nadzorem Krzysztofa Kwiatkowskiego, tylko wiceprezesa Kutyły, natomiast rzeczywiście ja to czytałem z bardzo dużym zainteresowaniem. Widzę, że twój palec jeszcze spoczął nad tym, kto będzie człowiekiem. Głodu, wiesz, osłabł, musiałem się oprzeć to też, tutaj. Dla państwa, którzy nie korzystają z Twittera, wczoraj Twitter szalał, wybierając człowieka roku i Bronisław Komorowski dostał nominację w kategorii urządzanie wnętrz. Urządzanie wnętrz. A nie powinien przypadkiem dostać w kategorii zabór gęsiarki? Zabrumienia, nie tylko gęsiarki, dlatego że wczoraj został skierowany, właśnie nie skierowany, wczoraj zostało już podjęte, zdaje się, postępowanie, śledztwo w sprawie zaginionych mebli z Klarysewa. Klarysewie, tak jest. I to składała szefowa obecna Kancelarii Prezydenckiej, czyli Małgorzata Sadurska, zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. Tak, i to śledztwo wygląda na to, że się będzie toczyć. Dla mnie jest zdumiewające, że jeszcze wciąż nie jest rozstrzygnięta sprawa, czy ta gęsiarka, którą znaleziono w jednym z domów aukcyjnych, która wypisz wymaluj, a zwłaszcza wymaluj, wygląda jak ta gęsiarka, która była w Kancelarii Prezydenta, czy jest to ta sama gęsiarka, która zniknęła. Tam zniknął jeszcze rycerz na postumencie, zdaje się, marmurowym, brązowy rycerz i parę innych rzeczy, żyrandol podobno ocalał. Jeśli masz tu gdzieś nasz dziennik pod ręką, to poddam cię małemu testowi, bo nie wiem, czy zdążyłeś zajrzeć do środka. Jest tutaj bardzo ciekawy dodatek kulinarno-wigilijny, który może umożliwić małe poszerzenie wiedzy tym, którzy zastanawiają się, a nie są do końca pewni, w jakich regionach, słuchaj, co się przygotowuje. Powiedz mi na przykład, czy znasz takie sformułowanie jak, uwaga, uwaga, gdzieś suszynina. Suszynina nie, a znam kompot z suszu, nie jest to sushi.
Suszynina. Rozgotowane suszone owoce podane w kisielu żurawinowym, mocno przyprawione goździkami i cynamonem. Podobno na Dolnym Śląsku dość często spotykana wigilijna. Musiało ze schodu przywędrować. Kresu, to jest typowe kresowe danie, kisiele rozprowadzane z krowiem ziemniaczanym. Podlaskie wareniki wigilijne. To, oczywiście, że wiem, czym są podlaskie wareniki, bo i moja żona jest podlasianką pochodzącą, co prawda, nie z serca Podlasia, ale z Siedlec. Natomiast jest to rodzaj pierogów. A makiełki sam potrafisz zrobić? Nie, bo u mnie się tym zajmowała mojej świętej pamięci babcia Emcia, czyli Emma Wojnar. No i niestety przepis mi nie utkwił w głowie, ale gdzieś w starym zeszycie, który pokazywałem tutaj zresztą w ubiegłym roku, jest, aczkolwiek muszę przyznać, że ja nie gustuję. W makiełkach u mnie jest spór o kompot z suszu. Kompot z suszu moje dzieci nie lubią, ale zawsze są przymuszane do tego, żeby go wypić, inaczej nie będzie prezentów. Chłodnym okiem w ciepłej polskiej kuchni. Zapraszam do pozostania z Telewizją Republika. Gotuje się zupa rybna, przygotowane kolejne elementy karpia do uważenia. Będziemy tutaj jeszcze zaglądać. Teraz na pewno nam się uda. Polska na dzień dobry, wigilijny poranek. Przed nami informacje i kilka słów o pogodzie.